Gdzie będzie pierwsze wrażenie gąbeczki? Gąbeczki z Vibo, za którą chodziłam chyba 5 tygodni. Tak, za piątym razem dopiero udało mi się nią dostać. Ma takie opakowanie i naprawdę takie, wiecie, pierwsze wrażenie, gdy ją myłam, to porównałam sobie do gąbek z The Real Techniques, bo mamy właśnie z tej marki gąbeczki, jestem z nich bardzo zadowolona i pod względem właśnie miękkości, pod względem tego, jak one się myją, jak ta woda z niej wychodzi, jak długo schną, to naprawdę jest to bardzo podobne i myślę, że będzie to fajny zamiennik i nie mam Beauty Blendera, nigdy nie miałam z nim do czynienia, więc nie porównam, nie powiem, jak to wygląda właśnie w stosunku do tej gąbki. Jeśli ktoś miał takie porównanie, ma te dwie gąbeczki, dajcie znać w komentarzu albo wyślijcie maila, czy na Facebooku napiszcie, jak to u Was wyglądało, czy jesteście zadowolone. Kosmetyków, jakie dzisiaj użyję z tą gąbeczką, będzie to podkład ze Sephory, chyba jakaś nowość, jeden z tych nowszych, jakie Sephora wypuściła do sprzedaży. Jest to Glow Perfection Foundation, ja mam numer 20, Clear Light i jest to podkład rozświetlający, ale on u mnie dość, może nie powiem, że matowo, ale dość tak ładnie satynowo wygląda. Korektor, jakiego użyję, to jest Dior Skin Nude Concealer numer 001, końcóweczka, już mi naprawdę tutaj wiele nie zostało, więc użyję go dzisiaj, mimo iż on ma bardzo słabe, takie delikatne właściwości, kryjące, fajnie nawilża i dla mnie jest naprawdę super na takie dni, gdy ta okolica pod okiem jest fajnie nawilżona i nie potrzebuje większego krycia. I po raz pierwszy w życiu rozprowadzę tylko bronzer z Smashbox i użyję właśnie gąbki do tego. Nie wiem, jak to wszystko pójdzie, czy będzie to fajnie rozprowadzać się, czy jednak będzie to wymagało użycia pędzla, zobaczę. I tutaj mam właśnie ze Smashbox ten podkład 2 w 1, to jest podkład z tej strony i bronzer z drugiej, który jest naprawdę bardzo fajny, fajnie się rozprowadza, jest dość kremowy, ale ja zawsze używałam sobie pędzla do tego. Dobra, jedziemy z podkładem, nałożę sobie porcję. Ojejku, mi gardło strasznie boli, mam nadzieję, że nie słychać tego w głosie i tą dupką chyba będę rozprowadzać i tutaj sobie nałożę troszeczkę, mam straszne przebarwienie i po prostu nie mogę tego ogarnąć. Jeszcze teraz po tych lekach to naprawdę jest jeszcze gorzej. Dobra, fajnie się rozprowadza. Takie pierwsze wrażenie, że on tego podkładu naprawdę dużo nie wpija. Czyli takie pierwsze wrażenie jest naprawdę całkiem okej. I zobaczymy, jak to będzie. Bo dałam jedną pompkę podkładu. Dla mnie to jest taki... taka porcja dość... wydaje mi się wystarczająca. Naprawdę ten podkład bardzo ładnie się rozprowadza za pomocą tej gąbki. Jestem bardzo zadowolona. Popatrzcie, jak ładnie się tutaj przenosi na skórę i fajnie się wtapia. Tutaj zobaczymy na tych linii, na linii włosów, czy też jest ok. Sobie w podglądzie to wygląda. No super. Jest ok. Nie tworzy maski ten podkład też. Naprawdę jest fajnie. Ale jak miałam nałożony pierwszy raz w Sephorze pędzlem, wydaje mi się, że to krycie było dużo mniejsze, ale i miałam nałożone dwie pompki. Tam zawsze naprawdę walą tego podkładu na bogato. Mimo iż mówię, że wystarczy mi pół pompki, czy jedna pompka, tak już, no to już jest na bogato dla mnie, ale oni robią swoje po swojemu. Konkretnie jakieś tam krycie próbują budować i pokazać, że faktycznie to krycie jest duże. Chyba faktycznie klientki mają nacisk na to. A wiecie co, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Jest super, jeszcze zostało mi trochę podkładu. Teraz zobaczę korektor, mam już oko pomalowane, jak zauważyłyście. I zobaczymy, jak to pójdzie z tym korektorem. Taki dość duży dziubas. No jest naprawdę super. Jest ok. Ciekawe tylko, jak będzie to się rozprowadzać z takimi dość gęstymi korektorami czy podkładami. Będę się bawić też, bo to jest naprawdę bardzo taki lekki podkład, który jest naprawdę bardzo łatwy w rozprowadzeniu. Nieważne, jaką metodę sobie tam użyjesz, do której jesteś przyzwyczajona i najlepiej Ci to wychodzi, to powinno pójść naprawdę świetnie. Dobra, i teraz chyba najgorszy dla mnie, bo to będzie bronzer. Boję się tego kroku, ale może dam radę, a nie, potrzebnie dam na drugą stronę. Bo to troszeczkę
szybko zastyga, ale spróbujemy jakoś to sprowadzić do góry. No nie, dobrze jest. Niepotrzebnie tak panikowałam. Troszkę przyciągnę. Jedną, drugą stronę i rozprowadzę. Nie, no jest spoko. Naprawdę. Bałam się tego okropnie, ale jest okej. Jak na takiego laika jak ja. To jest naprawdę dobrze. Jeszcze sobie zbiorę tutaj, bo chyba za dużo się mi nałożyło z tej strony. Nie, no jest okej. Jest naprawdę okej. Teraz zobaczymy z pudrem. Pod oko. Mam tutaj puder z NYX. Nie NYX. NYC. Nie wiem, czy on jeszcze jest w ogóle dostępny, ale kiedyś go kupiłam w Anglii. Tak, naprawdę go lubię. Dam go troszeczkę tu więcej. Pod jedno oko. I na strefy T. I tak prawdę mówiąc, ten puder jest lepiej rozprowadzony tą gąbką niż tą z The Real Techniques. Tak od razu. Widzę, że jest to tak równomierniej zrobione. Resztę oczywiście zaraz omiotę. Jeszcze tutaj na środek czoło tylko. I na brodę. Czyli cała strefa T. Jest spoko. Jest bajecznie. Jeszcze użyję sobie pędzla Glam Brush T6. I tu jakąś taką resztką ogarnę resztę. Omiotę. Co tam zostało? Nadmiar. 6 minut widzę. Rozprowadzenie podkładu, korektora, bronzera. No widzicie, rano, szybna, szybko, da się, nie? No, super. Super, super, super. Bardzo jestem zadowolona. Dobrze, brewki. Ogarnę sobie Gimme Brow z Benefit. Mi się kończy i teraz nie wiem, co kupić do testowania. Macie jakieś propozycje, jakieś takie fajne, bo to, co kupiłam z Vivo, niestety będzie bublem. Niestety. No ale musiało się dotrafić w jakiejś marce kiedyś, prędzej czy później. Bo ten żel jest naprawdę fajny, bo ma fajny kolor, dość taki zimny. Super się utrzymuje. Może no, nie będzie to taka najlepsza propozycja dla takich bardzo niesfornych włosków, gdzie na wszystkie strony się czochrają i mają w nosie to, że chcemy je jakoś tam ogarnąć. I zwłaszcza rano jest taki problem, gdy wstajemy z łóżka. Dość, że włosy to jeszcze brwi nam też posłuszeństwa odmawiają. To jest całkiem okej. Okay. Naprawdę jest dobry, to jest to dobry produkt. Teraz użyję sobie takiej palety marki Becca i tutaj mamy takie trio do konturowania. Zaraz Wam pokażę. I niestety rozświetlacz mi pękł i trochę się obawiam, że pewnego dnia mi wypadnie na podłogę. Spadnie. I się tak naprawdę boję tego, bo bardzo drugi kosmetyk. I tak, bronzer, jaki użyję. To jest, tu napiszę Wam na dole, jaki to jest kolor. I pędzel mam z Hakuro, ale to kolor jest tak napigmentowany, że wow. Że wow. Oh, trochę chyba przesadziłam z tym bronzerem. Ale to nic. Bałam się, że ten kolor będzie zbyt ciemny, ale on naprawdę ładnie oksyduje. Nie idzie w jakieś pomarańcze, jakieś róże czy coś takiego, ale naprawdę jest super. Wow. Będę niedługo robić filmik na temat włosów, bo dostałam kilka pytań od Was. Więc jeśli macie jeszcze jakieś swoje pytania dotyczące tego problemu, no to możecie mi pisać śmiało, to trochę do Was pogadam i powiem na ten temat, co wiem, bo widzę, że moja kita też taka się trochę chuda zrobiła. Ale u mnie to chyba po prostu na wiosnę jest zupełnie normalne i na jesień, a że mam długie włosy, no to jednak to widać, bo tutaj jest przy głowie dość gęsto, ale dalej jednak to poleciało. I widać to, ja to widzę na pewno. Dobra, na usta dam jeszcze MAC Pro Longwear. To jest Forever Rose. Taki błyszczyk dość klejący, taki fajny, naprawdę słodki, taki typowy. Kolorek też boski. Już mam go, aha, da długo. Aż się uciepałam. I na ustach, i na palcach. Dobra, podsumowując, gąbka jest naprawdę fajna.
Super. I wcale teraz mnie to nie dziwi, że, że youtuberki chwalą i dziewczyny kupują i to jest naprawdę bardzo trudno zdobyć w Rossmanie, bo ja naprawdę 5 tygodni chodziłam za tym. 5 razy byłam i jak ostatni raz, jak już byłam, to ta dziewczyna tak na mnie spojrzała i tak pewnie myślała sobie, no znowu pewnie za gąbeczką przyszła. No i się nie pomyliła, ale miałam szczęście i wzięłam przedostatnią sztukę, a po mnie wzięła dziewczyna ostatnią i więcej nie było. Nie wpija to bardzo dużo produktu. Jak założyłam, no to dałam sobie jedną pompkę tego podkładu, którego tutaj miałam, tego z Sephory i dość dużo jeszcze tutaj zostało. I ja naprawdę nałożyłam tego tak na bogato, bo dołożyłam w niektórych miejscach. Ten podkład jeszcze gdzieniegdzie widać przebija, co takie ciemniejsze no, kolory, gdzie są na przykład tutaj, czy tutaj na środku, no to ja się tym nie przejmuję, bo to jest zupełnie normalne. Jestem przyzwyczajona już do tego, ale naprawdę super. Korektor też bardzo komfortowo tutaj można podjechać. Ja mam dolną powiekę już też pomalowaną, tak, że dojechałam sobie naprawdę tak dość precyzyjnie, więc ten dziubas jest naprawdę super na moje małe oko i tutaj nie, też się nie przyczepię. Bardzo dobrze się tą gąbkę myję, bo ja specjalnie ugrodziłam tą gąbkę podkładem i potem ją umyłam razem z innymi gąbkami, aby sprawdzić, czy faktycznie to dobrze się wymywa i bardzo szybko. Użyłam olejku do kąpieli z Biodermy i naprawdę genialnie, parę sekund i dosłownie wszystko było czyściutkie, także jak najbardziej pozytywnie jestem zaskoczona. Mam nadzieję, że długowieczność też będzie długo mi służyć i chyba będę kupować kolejne. Dobra, dzisiaj to wszystko. Życzę Wam miłego dnia, że wszystko, mam nadzieję, że wszystko Was dobrze, nie jesteście chore tak jak ja i widzimy się w następnym filmiku. Pa!